I w tym oto to momencie zawodnicy Świrońska Świętochłowice rozpoczęli pierwszą połowę spotkania. Śląska Świętochłowice, mamy kilka nazwisk, które są Państwu znane. Złe zagranie Tomka Pryszcza i jeden na jeden Piotr Adamek i 1-0. Fatalne zagranie Tomasza Pryszcza do Piotra Adamka i w trzeciej minucie Śląsk Świętochłowice prowadzi z Unią Kosztowy 1-0. W zasadzie zresztą dzisiaj też, no niekoniecznie dzisiaj, wcześniej rozmawiałem, więc Piotr Adamek też zwrócił niedokładne zagranie jednego z naszych obrońców prost pod nogi Koniarka. Adamek, piłka przechodzi i na szczęście trzeba brać to pod uwagę, że Śląsk Świętochłowice jest drużyną, która potrafi grać w piłkę. Strata Koniarka. Szołtys do Siwka, Siwek do Malika. Malik faulowany przed 16 metrem. Ewidentnie faulowany Mateusz Malik. I no, że to skończyło się tylko żółtą kartką, to już będzie najprawdopodobniej uderzenie bezpośrednie. Sebastian i wprost w ręce Michała Stopyry. Hat do Siwka. Siwek do Kacprowskiego. Kacprowski. No super, że gramy. Poda nieba. Nie ma spalonego. Jakub Hat w 16. Jakub Hat. I niestety strzał daleko poza bramkę. Troszkę inaczej. Troszkę więcej Bartek Nowakowski powinien też wziąć na siebie. I już zawodnicy Lesik. Śląska Świętochłowice. Troszkę. No i rzut karny. Barteczko, mocne uderzenie i mocno niecelne. Śląsk Świętochłowice. Zagranie piętą. Barteczko, Adamek i 2-0. Barteczko, a bramkę niestety. Oj, pokpiliśmy całą tę sytuację. Hat popatrzył, wszystko w porządku, minął bez problemu Rybaka, ale dograł niedokładnie Sebastian Siwek. Dobra piłka do Bartka Nowakowskiego. Bartek Nowakowski pojawił się przed... Bartek Nowakowski jest 2-1. Bartek Nowakowski, na takiego Bartka Nowakowskiego czekamy cały czas. Cały czas właśnie 2-1 dla drużyny. Dalej jeszcze Śląska Świętochłowice, ale... Hat minął się z piłką. Już rozpędzają się zawodnicy Śląska. Wolak, Adamek, Barteczko i... Arek Wolak spóźniony, ewidentnie źle ustawiony. I 3-1. Cały czas zawodnicy Śląska w posiadaniu. No ale wiadomo, że jeżeli jesteś w posiadaniu, to raczej bramki nie stracisz. Tomek Grybak na drugą stronę, a tam ustawiony na równi z naszymi obrońcami zawodnik Śląska. Jeszcze próba uderzenia. Nie. I sędzia główny wskazuje na 11 metr. Niarek, Adamek i kto z tego pojedynku wyjdzie? Adamek, brawo Piotrek! Brawo, może to da impuls. Brawo, Piotr Adamek. Przepraszam Państwa, bo tam niewiele widać z tej perspektywy. Już mocne dośrodkowanie. Hat. I... sygnalizują nasi zawodnicy rzut karny. Sebastian Siwek i Michał Stopyra. Kto w tym pojedynku będzie lepszy? Sebastian Siwek, Michał Stopyra. Jest! Na raty Siwek strzela bramkę. Trzeba umieć. Jakub Hat. Znowu za długo ta piłka przy nodze. Wolak do Ściążki. Ściążko ma całą prawą stronę odkrytą, ale próbuje zagrać piłkę do Siwka. Siwek! Siwek jest! 3-3! 3-3. Sebastian Siwek wykorzystał błąd pomiędzy zawodnikami. W koszulkach. Kocurek, ale jeszcze są zawodnicy Śląska. Jeszcze raz. Nie, ładnie to wygląda.
Adrian Lesik. Adrian Lesik nawinął trzech naszych zawodników, ale jeszcze mecz nie skończył. Wolak. Wolak do Hata. Hat. No i tak zakończył się mecz pomiędzy Śląskiem i Świętochłowice. Po bramkach Lesika, Jakuba Barteczki. Jakub strzela dwie bramki, Lesik jedną i Dawid Henisz jedną. A z naszej drużyny strzelcami bramek byli Bartek Nowakowski i dwie bramki Sebastiana Siwka. Wynik spotkania, zmienię ten wynik, chociaż niechętnie to robię, 4-3, bo tak się ułożył ten mecz teraz, 4-3 dla drużyny Śląska Dymarko Świętochłowice.